Czy mnie słyszycie? Czy mnie widzicie? Czy wszystko działa? Cześć Adrianna, Kasia, słyszę, a jeszcze widzę. Paulina, witaj, wieczór, dobrze, wszystko działa. Słuchajcie, złośliwość rzeczy martwych, aż do nas za chwilę dołączy, żeby nie było. Dobre, 25 minut temu połączyłyśmy się przez klik webinar, rozmawiałyśmy sobie z Asią i z Asią wpadły się na pomysł. Ty masz taką bardzo fajną kamerę, to zmieńmy tą kamerę taką typowo laptopową na taką bardzo fajną kamerę, będzie lepiej ciebie widać, bo ona jasność od razu fajną zrobi. No i zaczęli podłączać tą kamerę i okazało się, że komputer powiedział, że chce się zrestartować. W związku z tym, słuchajcie, chwila, bardzo was proszę o tą chwilkę cierpliwości. Komputer Asi się właśnie restartuje, właśnie się teraz z nią rozłączyłam dosłownie na te 5 sekund, zanim włączyłam, rozpocznij wydarzenie. Tak więc Asia za chwilę do nas dołączy. Tymczasem ja mam do was takie pytanie, która z was miała okazję już słyszeć cokolwiek o Asi Baranowskiej, o Joannie Baranowskiej? Czy któraś z was miała już okazję coś o niej widzieć, słyszeć, być na jakimś jej webinarze? Dobrze, ja mam już przynajmniej 2 osoby. Tak, Sylwia, dobra. No to jedźcie dalej. Czy ktoś jeszcze? Podbijamy stawkę, będzie więcej niż 3 osoby. Ja czytałam informacje na FB i widziałam waszą rozmowę. Fajnie. Jak wam się teraz była podobała, bo po prostu dziewczyny, słuchajcie, tak spontanicznie, żeśmy się wzięły ją, nagrały. Naprawdę wyglądało to w ten sposób, żeśmy się umówiły, bo żeśmy spędziły razem fantastycznych 5 dni na Podlasiu. Ja wam pisałam na fejsie, że w trakcie tych wakacji przez 5 dni, na 5 dni pojechałam na Podlasie z fantastycznymi 9 innymi dziewczynami, które prowadzą własne biznesy. Bez dzieci, bez męża, tylko wszyscy byliśmy bez dzieci, bez mężów, tak? I okazało się, że my z Asią, no nie dość, że obydwie z Warszawy, tak? Asia jeszcze mieszka teraz tydzień, w której ja się wychowałam, więc żeśmy umówiły się na kawę. Zaczęłyśmy gadać, gadać, gadać i, tak? I chyba mamy, słuchajcie, Asię. Jest! Asia w towarzystwie męża. Jestem, widać mnie, a słychać? To, oczywiście, ja ciebie słyszę, dziewczyny, dajcie znać. Oh, czy Asię słychać? Dzięki mężu, mężu, dziękuję. Mąż mnie uratował. Nie ma tak słychać, dobra, fajnie. No, właśnie mówiłam, pytałam się dziewczyn, słuchaj, które z nich już o tobie wcześniej słyszały, a się trochę za głośno, możesz trochę ewentualnie ściszyć mikrofon, albo mówić trochę ciszej, bo rzeczywiście ja też słyszę ciebie dość mocno, Asiu, ale ty masz kurna, jak ty po coś powiesz swoim głosem, to wiesz. Jedziesz, to nieźle. Więc dziewczyny, okazało się, Asiu, że kilka dziewczyn ciebie zna i ciebie uwielbia. Sylwia, powiedziałam dokładnie to samo Asi, genialna fryzura, cała twarz odsłonięta, tak? I w ogóle wygląda jak bosko. Ale pozwólcie, ponieważ nie wszystkie z was wiecie, kim jest Joanna Baranowska, kim jest Asia, więc pozwólcie, że wam ją jako, niejako jednak gospodarz dzisiejszego webinaru przedstawię. Asia Baranowska, oprócz tego, że fantastyczny psycholog i coach, to przede wszystkim osoba, ekspert, który nie jest po prostu psychologiem i coachem, jest osobą, która specjalizuje się w takiej działce, jak właśnie, jak być tą mamą bez frustracji. Jak być też mamą bez frustracji w takim kawałku i wycinku, jak we własnej firmie. Czemu na przykład ja uważam, że Asia jest świetną osobą do tego, żeby dzisiaj wam poopowiadać i podzielić się swoją wiedzą. No bo kurczę, ona sama ma własną firmę, tak? Tak jak powiedziałam, spotkałyśmy się dłużej, miałyśmy okazję dużo dłużej porozmawiać właśnie na Podlasiu i pogadać, jak to jest w tym prowadzeniu własnej firmy, jak my sobie radzimy, jak my sobie nie radzimy. No i jakby nie patrzeć, Asia ma 2 dzieci, ja mam 2 dzieci w dość podobnym wieku paradoksalnie. I powiem wam jedno. No ja prowadzę nie jedną firmę, nie jeden projekt biznesowy i ja osobiście uważam, że ja jestem dobra w ogarnianiu dzieci i firm, ale słuchajcie, ja nie jestem masterem. Według mnie, Asia tutaj, Asiu, jesteś według mnie tutaj masterem, bo nawet w tej naszej rozmowie przy kawie, po prostu to, jakie pomysły podrzucałaś, jak jeszcze mogę usprawnić niektóre rzeczy, mam nadzieję, że dzisiaj też będziesz o nich mówić, to po prostu stwierdziłam, wiecie, oczy mi się otworzyły, co jeszcze można zrobić, żeby faktycznie być tą mamą bez frustracji we własnej firmie. Asiu, czy ty chcesz coś jeszcze o sobie powiedzieć? Dodam, webinar dziewczyny jest nagrywany, od razu wam to powiem, tak? I będzie można go na spokojnie jeszcze odsłuchać. Asiu, czy ty chcesz coś jeszcze o sobie dodać?
No ja chcę się przywitać przede wszystkim, bo cieszę się, że się udało. Były momenty stresujące, ale mam nadzieję, że już wszystkie problemy techniczne za nami. Bardzo się cieszę, Aniu, że mnie tutaj zaprosiłaś i bardzo się cieszę, że takie połączenie właśnie tematów, że mama bez frustracji we własnej firmie, bo jak zaczęłyśmy o tym rozmawiać, jak ten temat w ogóle zaczął we mnie żyć, to sobie uświadomiłam, że mamy mogą mieć ciężko, mamy w ogóle mają momenty, w których jest ciężko, a mamy, które prowadzą własną firmę, to już jest, no wiecie, to jest poziom master, bo nie dość, że czujemy się odpowiedzialne przed swoimi dziećmi, czujemy się odpowiedzialne przed swoimi mężami, żeby tą firmę prowadzić też sukcesem i przed całym światem, że zaryzykowałyśmy jakiś kawałek swojego życia. Jednak ciągle nie jest to taka super standardowa ścieżka, że każdy idzie i buduje własną firmę. Jest to jakiś model taki niestandardowy, więc jest jakaś odwaga, którą musiałyśmy wykazać i zaryzykować takie udowodnienie całemu światu, że się nie mylimy. Jednocześnie też właśnie jako mamy czujemy się często obserwowane i gdzieś tam oceniane. No i połączenie tych dwóch obszarów, takiej presji z jednej strony i z drugiej strony, no bo jak mama wraca na etat, to też są inne trudności, oczywiście, ale jest to droga bardziej standardowa. I nie ma, nie wiem, tak mi się wydaje, że nie czujemy aż tak dużej presji społecznej na to, żeby odnosić sukces i tu, i tu. Dobrze mi się wydaje, dziewczyny. Piszcie mi, jeśli ja bym się pomyliła, bo to są częściowo moje intuicje, częściowo no, mówię z własnego doświadczenia, tak jak ja tego doświadczałam, więc jeśli cokolwiek, no, wy możecie mieć inaczej oczywiście. No i to, co jeszcze chcę powiedzieć o sobie dla tych osób, które mnie nie znają. Ja pracuję z mamami od lat 4. Moim tym sztandarowym programem jest Mama bez frustracji i poczucia winy, które przeszło już kilkaset mam różnych, nie tylko mam prowadzących własne firmy. Ale po prostu zajmuję się tym tematem od 4 lat, a od 3 lat jestem także edukatorem pozytywnej dyscypliny i takiej metody wychowawczej, która daje bardzo konkretne rozwiązania. I Wy jako biznesmenki też pewnie kochacie bardzo konkretne rozwiązania, co robi, jak robi, co robić, jak robić, kiedy robić, żeby to działało, więc dzisiaj się podzielimy takimi pomysłami bardzo konkretnymi. I moje pytanie na sam początek jest, bo ja bardzo chcę, żebyście wy dostawały swoje odpowiedzi na tym webinarze. Każda z was, jak myślała o tym, żeby się zapisać na ten webinar, żeby spędzić z nami tutaj przed komputerem na tą godzinę czasu, pewnie z małym haczykiem, to co sobie myślałyście? Co będzie na tym webinarze? Co dostaniecie z tego webinaru? Jakieś oczekiwania? Ja bym bardzo chciała, żebyście napisały, żebyśmy wiedziały z Anią, co ma się pojawić, żebyście wiedzieli, poczucie, że to jest dobrze spędzony czas. Ja swoją drogą, jak zwykle, przygotowuję się, mam swoje plany, moje magiczne plany karteczkowe, tak? Mam kilka takich dużych obszarów, o których chcę wam opowiedzieć, ale no może oddam pałeczkę gospodyni. Też Ania masz na pewno swój plan, więc od tego zacznijmy. Ja myślę sobie, że tak, że na pewno dziewczyny piszcie teraz. Ja tylko dodam standardowo. Jesteśmy po prostu po imieniu, więc zwracajcie się do nas od razu, Aniu, Asiu. Na pewno plan. Plan jest, Asiu, taki, żeby przekazać jak najwięcej fajnej, merytorycznej wiedzy, która przyda się naszym uczestniczkom. Dlatego bardzo się cieszę, że zadałaś to pytanie. Dziewczyny piszcie, bo już widzę, Asiu, jak oddzielić firmę od domowych spraw, problem z organizacją, oddzielenie dzieci, doma, firma, tak? Jak nie dać się pochłonąć firmie i mieć czas dla dzieci. Ja wam tylko powiem taką anegdotę. Bardzo mi się chciało śmiać w momencie, kiedy sobie uświadomiłam, że dzisiaj mamy webinar dotyczący tego właśnie, jak mama we własnej firmie. I dzisiaj rano się obudziłam, pełna zapału. Wiecie, program do wypełnienia, mnóstwo w ogóle spotkań z kobietami, z ich biznesami. Tutaj rusza mi jakiś program, więc w ogóle mnóstwo rzeczy do zrobienia. I jedno dziecko wymiotuje, drugie dziecko ma 38. I to jest moja rzeczywistość. Przypuszczam, że również znacie dokładnie tą rzeczywistość. Więc tak, Asia, myślę sobie, że tutaj jak jedna z dziewczyn, Monika, napisała oddzielenie dzieci, doma, firma, a może bardziej Monika, problem jak z logistyką, ale też co tutaj zrobić, kiedy dokładnie zaskakują cię takie sytuacje, nie? Dajcie dziewczyny znać, czy według was to również jest takie
takie pewne doraźne techniki, albo jakieś doraźne, nawet kurna złote, jakieś rady, o ile istnieją, jak sobie poradzić, bo okej, ja mam jakieś swoje wypracowane, ale myślę, że Asia też może wydać swoje tutaj 3 grosze. Ja sobie myślę, że byłoby bardzo fajnie, gdybyśmy w ogóle porozmawiały też o tym, dlaczego gdzieś pojawia się w nas ta frustracja, skąd ona w swoim, tak, pytanie, ale myślę sobie, że chwilę pogadać, co się takiego dzieje w nas, nie, żebyśmy zobaczyły, jakie jest źródło, to taki kawałek pierwszej części, ale też jakby myślę, że byłoby bardzo fajnie, gdybyśmy porozmawiały o tym, jak sobie radzić, będąc mamą, prowadząc własną firmę i nie zwariować i wtedy ogarnąć te tematy, które właśnie piszą dziewczyny, tak, które tutaj, tak jak pisze Paulina, chciałabym się dowiedzieć, jak dzieciate dziewczyny radzą sobie z ogarnianiem życia, tak, bo sama spodziewa się pierwszej dziedziny rozkręcać działalność, tak? I to właśnie chciałaby wiedzieć też, tak, jak to robić, kiedy ten biznes jednak wychodzi, tak? Co my takiego robimy? Myślałaś, że tutaj świetnie będziesz mogła odpowiedzieć, tak? Czy jest możliwy balans między rodziną, realizacją zawodową i czasem dla siebie. Kochamy słowo balans, nie? Więc chciałabym, żebyśmy rzeczywiście jak najbardziej były przy potrzebach dziewczyn, które tutaj przyszły. I dzięki wielkie za każdy wasz komentarz. Komentujcie, piszcie. Z Asią podzieliły się w ten sposób, że Asia jest dzisiaj, proszę, jakie to jest cudowne, Asia, jesteś odpowiedzialna za merytorykę. Zwalam to na ciebie. Administruję czatem. I pilnuję, żeby każda dziewczyna dostała swoją odpowiedź. Dobrze. Jedziemy. Bosko, to ja nie pilnuję czatu w takim razie, tak siedzimy, bo nie ogarnę i skupię się na tym, co mam do powiedzenia, a ty mnie prosi, jeśli będzie coś do pogłębienia, coś, jakieś pojawią się pytania, dobrze? Jasne, ja sobie Okej. robię już notatki z czata i będę ciebie wypytywać i drążyć temat. Nie będziesz miał dzisiaj Dobra. łatwo. Dobrze, Nie z super. nami, nie dziewczyny. Okej, zacznijmy od tego, skąd się bierze ta cała frustracja, jak jesteśmy mało. No pewnie wiecie, tak? Brakuje nam czasu, czujemy, że musimy się rozdzielić najchętniej na dwie momentami, tak? Tu dziecko wymiotuje, tak jak powiedziałaś, tutaj sprawy biznesowe są potrzebne, żeby je załatwić. Nie możemy się rozdzielić. Mamy jakiś plan i ten plan nie może być zrealizowany. I to jest jedno źródło frustracji. I to, co zwykle mówią, to w sumie są takie trzy główne obszary. Jeden to sytuacja daje za mało czasu dziecku, taka wątpliwość, czy ta ilość czasu, którą daje dziecku, jest wystarczająca, czy powinnam więcej, czy powinnam mniej. Drugi problem, który zwykle się pojawia, to jest taki, mam za mało czasu dla firmy. I znowu, skąd ja wiem, że mam za mało czasu? Zwykle pewnie definiuję tak, mam za mało czasu, ponieważ mam dużo spraw do załatwienia i nie mam tych rezultatów, na których mi zależy. I znowu, i tak samo podobnie jest dziecko. To, że za mało czasu, to my definiujemy też po tym, co widzimy. Po tym, że widzimy, że że dziecko nas potrzebuje, po raz kolejny on to komunikuje, a my w tym momencie no, potrzebujemy zrobić coś innego, tak? I w sumie nie wiemy, na jakie rezultaty w przypadku dziecka mamy patrzeć, żeby ocenić, ok, dałam dziecku wystarczającą ilość czasu. Wydaje nam się, że dziecko nam powie, że już jest wystarczająco dużo, mamusiu. I wtedy to będzie moment, kiedy się my możemy być zwolnione, ok, ono już jest nasycone, sobie pójdzie i wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi. Tymczasem, jeśli my nie postawimy tej granicy, to dziecko nigdy z nas nie wyjdzie. No dobra, przesadziłam. Schodzą z nas dzieci, tak? Nie, przesadziłam, oczywiście. Zaspokajają swoją potrzebę bliskości i potem mają potrzebę eksploracji i potem wracają, tak? Ale są też sposoby na to, żeby ten proces troszeczkę, nawet nie to, że przyspieszyć, ale zapanować nad nim, tak? Nie o to chodzi, żeby oddzielać dziecko od siebie na siłę, tylko żeby zapanować nad tym, kiedy ono odchodzi, kiedy ona przychodzi, żeby to był taki proces, który jesteście w stanie trochę przewidzieć i wziąć udział w planowaniu tego wszystkiego, a nie zależycie tylko i wyłącznie od tego, jak dziecko zadecydowało, kiedy ono chce do was przyjść i kiedy odejść. Okej, czyli mamy dwie takie trudności. Trzecia przeszkoda, i to też takie mam wrażenie, pojawiło się tutaj na czacie, taka źródło frustracji jest takie, że jesteśmy, kurde, między tym młotem a kowadłem, z jednej strony dziecko, z drugiej strony firma, jeszcze z trzeciej strony dom i nie mamy czasu dla siebie, nie mamy czasu, żeby usiąść na tyłku i się z tym po prostu pocieszyć, albo nie mamy momentu na to, żeby sobie powiedzieć, dobra, skończyłam dzisiaj rzeczy na dzień, mam wolne, w ogóle taki stan nie istnieje jak wolne w naszym życiu często i powiem wam szczerze, że to jest coś, co też trzeba sobie wypracować i można sobie to wypracować.
A żeby to zrobić, no to jakby bardzo potrzebne są konkretne kryteria tego, co jest moim celem na dzień dzisiejszy. No i możemy mieć jeszcze coś takiego jak frustracja lever master, nawet sobie napisałam. To jest taka moja prezentacja. Frustracja To ja poziom sprzed master. 7 lat. Frustracja poziom master zaczyna się, jak my w tym kołowrotku jesteśmy i tak. Dziecko, praca, dom, dziecko, praca, dom. A my zaraz powiedzieć sobie, o bidulo, znowu tak ci ciężko, to mówimy, o Boże, jesteś do kitu. Jeszcze jak możesz tak robić, do czego się nie nadajesz i w ogóle jak mogłeś doprowadzić do takiego stanu, nie wiesz, jak się w ogóle wygrzebać z tego, tak? To się zaczyna level master, zaczynam mieć frustrację i poczucie winy z tego powodu, że mam frustrację i poczucie winy i nie wyrabiamy. Tak? Czyli to jest kolejna warstwa frustracji. Masakra. I teraz pytanie na dole, komu się to zdarzało chociaż raz? Kto zna taki stan? Frustracja level master. Więc napiszcie mi w międzyczasie. Ja też nazywam w ogóle Marycja, ten stan. mogę też dodać, że ja też pozwolę, się też mogę, że frustracja poziom master to jest coś, czego na szczęście może nie doświadczałam przez długi okres czasu, ale dziewczyny, to jest coś, co potrafi powrócić nawet w super prosperującym biznesie, gdzie jest taki moment, taki dzień, przynajmniej u mnie, że nagle jest kurna jego mać. Tak? I zaczyna się dokładnie to. Nie, no ja po prostu to wszystko, tak? I to jest to. I to jakby chcę, żebyście wiedziały jakby z mojego doświadczenia. Przypuszczam, że Asia też rozmawia, to niekoniecznie jest tak, że raz miałam za sobą, dziękuję, to nie wróci. Tak. Ja ci zazdroszczę, Ania, tego, jak ty to mówisz, bo ty wchodzisz w takie wkurzenie na wszystkich, szanie ich, tak? I to tak na zewnątrz idzie. A ja na przykład mam tak, że to ja jestem beznadziejna. To jest po prostu taki styl reagowania, kiedy bierzemy bardziej na siebie czy na zewnątrz, tak? To jest dodatkowo taki łazik, który jeszcze może dokopać na przykład, tak? Dodatkowo, no ale rozumiem, że żadna forma nie jest W związku przyjemna. z tym twojemu otoczeniu jest łatwiej. Tak, biorę to na siebie. No dobrze, jedziesz dalej. Dziewczyny tutaj piszą, dziewczyny, słuchaj, piszą, że tak, zdarza im się i to wcale nie ma tak, że wiesz, że i to się zdarza oczywiście, jak najbardziej. Jeszcze czasem, jak mąż wybrzydza, że obiad nie taki albo coś mu nie pasuje, to już w ogóle. No tak, no szkoda, szkoda, że jeszcze mocniej, kurwa, nie wbił tej szpili, nie? A my już i tak jedziemy na ostatnim wydechu. No i dokładnie, Aneta pisze fajnie, ja mam drugi styl na raz, myślałam, że jeden wynika z drugiego. No i tu zaczyna się pytanie, tak? Kurczę, no to jak ta frustracja mnie dotyka, jakie emocje na dziecko związane z tym zwiększonym poczuciem? Jak to, No, jak to? dzięki Adrianie. Jak nie przenosić tych emocji, tej frustracji? Nie no, jakby słuchanie, No to jest nie, pytanie takie, słuchanie. wiesz... To nie jest tak, że tak zupełnie nie da się tej Będziemy o frustracji tym przenosić. dzisiaj mówić, nie będziesz, Asiu, mówić o tym. Słucham? Będę mówić, coś tam przerywa i coś się nakładamy, ale dobra, Mówię, jedziemy że dalej. będziesz jeszcze o tym dzisiaj mówić. To znaczy, ja bym chciała zacząć od końca, czyli od końca tego, co powiedziałam, jakby jak to powoli odkręcać, bo no przede wszystkim, jak już czujemy, że jest źle, że jesteśmy złamane i zmęczone, to spróbować złapać się na tym, że jeszcze sobie dokopujemy. I słuchajcie, to jest naturalny proces, który się dzieje, jak jesteśmy zmęczone. Jak jesteś zmęczona, to pojawiają się negatywne emocje. Jak negatywne emocje w tobie, to pojawiają się negatywne myśli. I to jest taki proces. Zmęczenie, negatywne emocje, negatywne myśli. I wtedy zaczynasz się bardziej nakręcać, zaczynasz być szybciej w tym kołowrotku i robisz się bardziej zmęczona, masz bardziej negatywne myśli i znowu zaczynasz jeszcze szybciej biec. Tak? I to jest moment, żeby powiedzieć, ojej, chyba coś się tutaj rozpędziłam, straciłam uważać, nie mam czasu załadować taczki, to znaczy, że trzeba czasem rzucić wszystko w cholerę, zatrzymać się, usiąść i zaopiekować się sobą. Bo jeśli masz zmęczenie, negatywne myśli i czujesz, że masz strasznie dużo rzeczy do zrobienia, to znaczy, że po prostu musisz natychmiast przestać, bo i tak nie robisz nic konstruktywnego. Stres jest za duży sobie po prostu. Zatrzymać się, zrobić krok w tył, zaopiekować się przez chwilę sobą i to jest sobą. I to jest też ciekawe, bo to, co teraz mówię, zbuduj relacje, zanim naprawisz sytuację. To jest metoda, którą stosujemy wobec dzieci z pozytywnej dyscypliny, ale stosujemy też ją od siebie. Tak? W takim sensie, że zatrzymaj się, zbuduj ze sobą relację. Usiądź na tyłku, posłuchaj siebie, okej, okay, co się ze mną dzieje teraz.
Zrób sobie taki czek. Jestem zmęczona, jestem niewyspana, mam dużo rzeczy do zrobienia. Dobrze, jakie są priorytety? Co ja muszę zrobić? Co mogę odpuścić? Może jest coś, co mogę zdelegować? Może jakieś zasoby zaciągnąć? Może po prostu wezmę sobie 30 minut drzemki? Tak? Tak czasem trzeba. Tak czasem trzeba. Bo inaczej będziesz w tym kołowrotku, pójdziesz spać, wstaniesz i znowu będziesz w tym kołowrotku. I to na pewno nie wyciągnie ci tej frustracji. Bo nie zobaczysz z boku, to jest kluczowe i czasem wtedy robimy rzeczy, które no nie są kluczowe, tak? W biznesie. I też ja patrzę, jak ja jestem zmęczona, zanalizujemy z boku wtedy swoją działalność przy komputerze, to nagle okazuje się, że sporo czasu tracimy, ja miałam jakieś, nie wiem, przestoje, przygotowanie i tak dalej. I to samo jest z dziećmi, my nigdy nie jesteśmy, ale tu jesteśmy w telefonie. Wtedy, kiedy próbujemy robić wszystko jednocześnie, to nic nam nie wyjdzie, to jest gwarantowane. Okay? Więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Jeśli jesteś zbyt zmęczona, to się zatrzymujesz. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jesteś ze sobą łagodna i zrozumiała. Zauważasz swój stan. Traktujesz siebie co najmniej tak, jakbyś widziała dziecko z boku, które jest tak zapędzone, sfrustrowane, smutne. I pocieszasz siebie, bo mówisz do siebie takimi słowami, jak mówisz do swojego dziecka w takim stanie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy potrzebujesz wsparcia. Nie potrzebujesz kolejnego pnia nad głową, że musisz to zrobić. Kurde, nie musisz, no. Jak nie to w najgorszym wypadku, dobra. W najgorszym wypadku, nie wiem, może się okazać, że nie będzie tej oferty, tak? Ja to rozumiem. Ale to też jest tak, że warto jest uczciwie powiedzieć klientom, słuchaj, ja jestem mamą, przepraszam, bo mi dziecko żyda i ja wyślę się ofertę jutro. I takie przyzwolenie sobie na to, żeby być mamą w tym biznesie, to jest jakby kolejna rzecz. Ja kiedyś, jeszcze jak nie zajmowałam się własnym biznesem, prowadziłam jakieś szkolenie i to było spotkanie z korporacji i tam przychodzili na to spotkanie tacy tajemniczy klienci, bo ja robiłam takie badanie. I w którymś momencie jeden z tych tajemniczych klientów, bo ta firma, ta korporacja poprosiła, żeby tajemniczy klienci osobiście przyszli i opowiedzieli o swoich wrażeniach. I ten tajemniczy klient, pan, facet, przyszedł z dzieckiem w pokoiku samochodowym. Wszystkie panie były rozłożone na oparciu. I to nie tylko dlatego, że to facet, ale że był tak otwarty, że miał taką odwagę, a to było dobre 10 lat temu. My naprawdę w dzisiejszych czasach wiemy, że mamy rodziny. Coraz częściej mężczyźni jakby się przyznają do tego, że no tak, to po prostu jest. Naprawdę w 99% nie macie do czynienia z kwestiami dotyczącymi życia i śmierci. No nie macie. Jak ktoś ma, to ma, to wie, że ma. Ale w domu, jak dziecko żyga, to jest właśnie ta kwestia życia i śmierci. No. To jeśli mogę tutaj, Asiu, jakby do dziewczyn powiedzieć, dziewczyno, myślę sobie, powiem wam z mojego doświadczenia. Asiu, mówisz cholernie ważną rzecz. Znaczy to ten pierwszy punkt, tak, który mówi, jesteś zmęczona, odpocznij, dziewczyny, tracicie w firmie efektywność. Jeśli jesteście zmęczone, złą wyślecie ofertę, do złego klienta pomylicie się. Prawda, Asia? Druga rzecz, odpuść sobie. Mówisz, Asia, daj sobie prawo do tego, żeby być mamą. Dokładnie. Ja myślę sobie, dziewczyny, jak dla was to brzmi? Dać sobie prawo do tego, żeby być mamą i odpuścić sobie. Ja wam dodam jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie, jeśli jesteście właścicielkami firmy, to przecież wy decydujecie, kto jest waszym klientem. Więc mogę wam powiedzieć dzisiaj jedno mi wymiotowało, drugie miało temperaturę. Ja nie mogłam odwołać niektórych spotkań. Na dzień dobry, na spotkaniu poinformowałam klienta, jaka jest sytuacja i powiedziałam, dałam mu wybór. Możemy przeprowadzać spotkania, mąż jest przy dzieciach, ale mogą być w tle różne dźwięki, tak? Jeśli ci to nie przeszkadza, jedziemy. A jeśli by mu przeszkadzało, Asia, zgodzisz się ze mną? Mój klient. Bo mój klient rozumie tak moje potrzeby, jak ja rozumiem jego. Ja jestem fair, kiedy mu daję wybór. Nie? Tym bardziej, że ludzie są też ludźmi i jeśli my pokazujemy swoją ludzką twarz w tym naszym biznesie i dajemy sobie prawo być samą w tym biznesie, to ten klient też będzie czuł się z nami bezpiecznie i pokaże nam swoją ludzką twarz i będzie się czuł z nami bardziej komfortowo, że to jest człowiek, z którym można porozmawiać. I jestem przekonana, no w 90% spotkamy się z wyrażonymi ludźmi po drugiej stronie. Jakby tutaj bym się o to no, nie martwiła, ale też
No nie macie innego wyjścia, no, czasem. Są takie momenty, kiedy nie macie innego wyjścia. No kolej, jeśli już mamy ten, zaopiekowałyśmy się sobą, tak, nawet przez 5 minut, to nie chodzi o jakieś strasznie długie ilości czasu, ale przez chwilę się sobą trzeba zaopiekować i zobaczymy, co się z nami dzieje, to wtedy możesz się zastanowić, no bo mówimy o sytuacji awaryjnej w tym momencie, możesz się zastanowić, co teraz jest twoim priorytetem i jak możesz zarządzić swoimi zasobami, tak? I czasem jest tak, że jeśli dzieci jest trochę chore, to ja nie puszczam go do przedszkola, nie mam opiekunki, idę do kawiarni, w której dziecko może się bawić albo mieć jakieś zajęcia, a ja pracuję. Czasem jest tak, że rzeczywiście dzwonię do czterech opiekunek i zdarzało mi się w moim życiu dzwonić do opiekunek, które były nowe, bo wiedziałam, że będę pracować tego dnia i tak w domu, więc wiedziałam, że będę miała opiekunkę na oku. A to, że zabierze mi dziecko w którymś tam momencie na spacer, albo jeśli się nie da zabrać, to nie zabierze, będzie cały dzień siedziała w domu, to będzie dla mnie ulga, tak? Mówimy o warunkach. Zdarzało mi się tak, że moja opiekunka wstała o godzinie 7:30, wysyłała mi SMS-a, że nie dotrze na godzinę 8:30 na przykład. Ja o godzinie 8:30 wysyłałam maile do opiekunek na portalu tamniania.pl, pytając, kto przyjdzie na dziesiątą. I zdarzało się, że przychodziły osoby. Tak miałam awaryjne akcje. Bo musiałam na przykład, bo mój mąż pracował w domu, a ja musiałam iść na warsztat na 11. Więc takie są awaryjne sytuacje. No, awaryjna sytuacja w moim przypadku też jest taka, że czasem zabieram dzieci na moje warsztaty. Tak? Oczywiście to nie jest mój komfort pracy, jakby pracuję bez dziecka, ale też zabieram dzieci i też jest kluczowe. Ja jakby stosuję taką metodę pozytywnej dyscypliny jak plan. No i teraz nie wiesz, O, to jest dobre. Jak... to Asia, podsumujmy do tego momentu. Mamy, po pierwsze, nie dokopujemy sobie, jak jesteśmy zmęczone, odpoczywamy. Po drugie, dajemy sobie prawo do tego, że jesteśmy mamami. Po Swoim biznesie. trzecie, Jestem mamą w biznesie. Dla mnie organizujemy. to połączenie jest bardzo mocne. Przepraszam, ale to jest... Jestem mamą w swoim biznesie, kurde, no. Nie wiem, przestaję być mamą. Nie udaję, że nie jestem mamą. Dokładnie. Jestem nadal mamą w swoim biznesie. Niezależnie od tego, co robię. Super. I kolejna rzecz była, żeby podkreślić, żeby to był wydźwięk, staramy się zorganizować sobie wsparcie w postaci czy to niani, czy to kogoś, żebyśmy mogły wyjść czy to do kawiarni na kilka godzin do pracy, czy to no, niania.pl, kto przyjdzie na 10, bo ja prowadzę warsztat o 11, tak? I niech ta niania będzie pod moim okiem, bo ja jej nie znam, żebym ja widziała. No nawet kurna, jeśli miałaby być ta niania ze mną na warsztacie gdzieś tam z boku za szybą. Dobra, i powiedziałaś o pozytywnej dyscyplinie. I tutaj myślę sobie, Asia, to było dla mnie olbrzymie odkrycie, więc oddaję Tobie głos o planie. Opowiedz. Znaczy tak, zanim, nie, dobra, teraz powiem o pozytywnej dyscyplinie, a potem powiem jeszcze o ogólnych takich rzeczach. Pozytywna dyscyplina to jest taka metoda wychowawcza, która daje mi właśnie bardzo konkretne wskazóweczki, co ja mogę robić, jak mogę wchodzić w relacje z moim dzieckiem, żeby budować równowagę między potrzebami mojego dziecka, a potrzebami moimi, także zawodowymi. Efekt tego, mojego stosowania pozytywnej dyscypliny i całej pracy, którą ja wkładam w relacje z moimi dziećmi, moje dzieci mają 4 i 6 lat, jest taki, że jak Zuzia była w zeszłym tygodniu czy 2 tygodnie temu chora, to cały dzień się w zasadzie bawiła, 3 czy 4 godziny się bawiła, a ja w tym czasie nagrywałam godzinny film. Zuzia pod koniec tego filmu przeszła, żeby mi nos wybuchała i siedziała cichutko cały ten czas, ma 4 lata. Antek jest w stanie się bawić w tym momencie już cały dzień samodzielnie. I jak to zrobić? Stopniowo, po pierwsze małymi krokami. Jakby bardzo ważne jest uczenie dzieci samodzielności w taki sposób, żeby budować razem plan tego, co one robią. Wiadomo, że dziecko 2-letnie jest w stanie zbudować plan 2 czynności, które zrobi jedna po drugiej. Dziecko 2,5-letnie może jest w stanie zrobić plan 3 czynności, które zrobi. Jedna po drugiej, ale dziecko 4-letnie jest w stanie spokojnie zrobić plan 5 czy 6 działań, które zrobi po drodze. Tylko pod warunkiem jednym, że ten plan będzie spisany i ten plan będzie dziecka. Jak ja to robię? Wchodzę do pokoju razem z dzieckiem, wiem, że mam dzień taki, że dziecko musi zostać w domu. Ja mówię mojemu dziecku: Antek,
Stan zdrowia. Wiesz co, ja teraz potrzebuję przez 2 godziny popracować, albo przez godzinę popracować. I w tym czasie nie będę mogła się tobą zająć zupełnie, bo będę nagrywać, tak? Albo będę prowadzić rozmowę w tym czasie, albo będę robić coś innego. Potem będę mogła przez chwilę się tobą zająć, a potem znowu będę pracować. Więc stoimy na środku tego pokoju dziecięcego i z kartką w ręku i wyglądam się, Józia, czym chcesz się bawić najpierw? A potem czym chcesz się bawić? A potem czym chcesz się bawić? I rysuję obrazeczek za obrazeczkiem. A to chcesz mi pokazać, jaki rysunek chcesz narysować, jak potem ja skończę pracować. A ja wam mówię, że mamy sobie myszkę, na przykład, tak? I mamy taki plan rysuneczków i jeśli to jest plan dziecka, to dzieci po prostu to zaczynają stosować. I wiadomo, że nie jest tak, że dzisiaj zrobicie taki plan z dzieckiem, albo jutro zrobicie plan z dzieckiem i ono na dzień dobry już cały dzień będzie zajęte, tak? To będzie się działo stopniowo. To jest jedna rzecz, która się dzieje po stronie dziecka. I ono się będzie stopniowo uczyło tego, że umie się zająć sobą. A druga rzecz jest taka, że no jednak w tym czasie, w którym się umówiliście z dzieckiem na to, że będziecie niedostępne, potrzebujecie być w pewnym stopniu niedostępne. No i cóż, to może, no, czasem to tak wygląda, może ja powiem, wiesz co, że ja teraz nie mogę, nie, teraz nie, albo daję sygnał, tak, jeśli mam sesję, albo zamykam drzwi, mówię, Antek, ja teraz zamykam drzwi, będę nagrywać wideo, ostatnio nagrywałam wideo, kiedy Antek był w drugim pokoju, jaką będziesz miał cichą zabawę, co tam będziesz robił, żeby było cichutko, żeby ja mogła nagrać wideo, a może chcesz sobie książkę przejrzeć, tak, którą dałam mu książkę do przeglądania, siedział 20 czy 30 minut, przeglądał książkę na kanapie. No i to jest tak, że to jest proces, który ja przeprowadzałam z moimi dziećmi przez te lata. I to jest też co bardzo ważne, bo to chcę powiedzieć, no nie każde dziecko da się tego tak nauczyć. Antkowi poszło to szybciej, bo on jest ogólnie osobą, która lubi samodzielnie się bawić, lubi słuchać bajek na płytach, lubi sobie te samochodziki puszczać i on umie samodzielnie się bawić, zawsze tak było. A Julia zawsze była dzieckiem, która potrzebowała towarzystwa. Ona jeszcze rok temu, jak nawet pozostawałyśmy sobie w domu i ja próbowałam przeprowadzić tę technikę, to ona siadała koło mnie, mama, to ja będę siedzieć koło ciebie i rysować. Siadała koło mnie, zaczynała rysować i zaczynała nadawać. Ta, bo musiała mieć do kogo gadać. Czy to jest problem z Julią? Nie, ona po prostu jest bardzo społeczną osobą. Ona nigdy nie była sama, tak? Jest młodszą córeczką, młodszą siostrą, zawsze miała towarzystwo. W przedszkolu ma dobrą koleżankę, po prostu musi gadać. Ja to musiałam też uwzględniać, więc jeśli naprawdę musiałam ten rok odstawić w domu, to byłam przygotowana na to, nic, byłam przygotowana, no musiałam się pogodzić z tym, że Julia będzie gadać. I przyjąć to, że być może moje maile nie będą tak bardzo precyzyjne jak wtedy, kiedy Zuzi nie ma albo nikt mi nie gada nad uchem. Wtedy udawało mi się użyć jej samodzielnej zabawy, 20 minut jej samodzielnej zabawy, albo musiałam oczywiście z nią wyjść do tej kawiarni, gdzie są inne dzieci, żeby ona, albo na plac zabaw, to jest kolejna metoda, którą ja robiłam, tak? Mamy w tym momencie internet w komputerze, mieliśmy ładną pogodę jeszcze niedawno. Ja brałam dziecko z laptopem i szłam na plac zabaw, ona na plac zabaw się bardziej zajmowała niż sama. Więc to wszystko jest związane z tym, jakie macie dziecko. Tutaj ktoś pisze, że jest związane z tym, w jakim wieku macie dziecko. Oczywiście, że tak. Ale jeśli nie zaczniecie dziecka uczyć planowania i realizowania swoich planów, to one tego nie będą umiały. Nawet jak będą miały lat 10. Okay? Ja tutaj nawet dodam jedną rzecz, Asia, bo miałyśmy właśnie taki już od jednej z nas dziewczyny, a propos takiej potrzeby, pisałyście, ja mam tutaj napisane, jak zachować kontakt z dzieckiem bez ubytku dla firmy i odwrotnie. I myślę sobie, że słuchaj, Asia, potwierdź, to planowanie, nauka planowania dziecka, to planowanie z nim, to co teraz będziesz robił przez te najbliższe 2 godziny, kiedy ja będę zamknięta w pokoju. A jaki obrazek, co chcesz narysować i co chcesz mi pokazać za te 2 godziny, co chcesz zbudować i co mi pokażesz, jest, przynajmniej ja to tak odczuwam, jest właśnie bardzo fajną formą nawiązywania kontaktu i pokazywania dziecku, tak, ja nadal się tobą interesuję, bo ja chcę wiedzieć, chcę zaplanować z tobą, co będziesz robił przez te 2 godziny, kiedy ja będę tam za ścianą, po to, żeby potem, jak ja skończę, to przychodzę i się pytam, no to słuchaj, no to jak było, tak? Nie mylę się, Asiu?
Oczywiście, że tak jest. Wszystkie metody pozytywnej dyscypliny są nastawione na budowanie relacji. Wiadomo, że tutaj akurat jest taka proporcja, że jest więcej jakby planowania, a czasami relacji, ale masz rację, tak, jest to uważność na dziecko. I to jest też bardzo ważne, tak? Są momenty, takiej 100% uważności na dziecko, kiedy w trakcie pisania tego planu poświęcamy dziecku 10-15 minut swojej 100% uwagi, a potem mówimy, że jeszcze ja teraz potrzebuję 100% uwagi niż na wysyłanie maili. A potem znowu wracamy do dziecka i mamy dla niego 100% uwagę. I to jest kluczowe, nie rozpraszamy się, nie próbujemy jednocześnie rozmawiać przez telefon i mówić coś rodzaju z dzieckiem. Szczególnie wtedy, kiedy dziecko się spodziewa, że dostanie tę uwagę, tak? Możemy powiedzieć, wiesz co, Antosia, będę teraz rozmawiać przez telefon, jak będziesz potrzebował czegoś do mnie, to przyjdź tutaj cichutko i się do mnie przytul. I na przykład moje dzieci bardzo często w trakcie nagrań jakichś, albo w trakcie webinarów, albo w trakcie, kiedy ja rozmawiam, wiedzą, że mogą do mnie przyjść cichutko, bo są wtedy, zawsze mile widziane i się do mnie przytulić, ale muszą być wtedy cichutko. Ja wtedy im jeszcze pokazuję, jeśli mogę, żeby były cichutko, bo one szanują moje zasady, bo ja szanuję często ich zasady, tak? I też wiedzą, że to, co mówię, to jest prawda. Jeśli mówię, i to jest bardzo ważna zasada, rób to, co mówisz. Jeśli ja mówię, kochanie, teraz mam dla ciebie pół godziny czasu, to ja mam pół godziny czasu i ja wtedy nie odbieram telefonu. Okay? I to jest kolejna metoda dyscypliny, ona się nazywa specjalny czas. Czyli ustalam z dzieckiem taką porę dnia, kiedy mam dla niego ten specjalny czas, bo może być po godzinach pracy. Ale dzięki temu, ja w trakcie tego dnia, kiedy mam to dziecko na przykład na głowie, mogę powiedzieć, wiesz co, Anka, teraz mam taki czas, że mogę być tak trochę z tobą. Ale potem po południu będziemy mieć taki czas, kiedy będziemy mieć 100% czas i możemy sobie zrobić wszystko, co będziesz chciał w tym czasie, tak? Jeśli mam taki czas ustalony razem z dzieckiem, to ja się mogę do tego odwołać. I no i to Okej. jest jasna Kasiu, a mam do zasada. Ciebie jeszcze takie pytanie. Dobra, bo mam do Ciebie takie pytanie, bo powiedziałeś, w takim razie mamy planowanie, mamy specjalny czas, ale chciałabym też, żebyś się odniosła, nie wiem, czy widzisz, na czacie jest taka, jakby dla mnie taka uwaga, pytanie Anety. Czy jeśli dziecko chce z nami się bawić, lubi ludzi, czy dobre jest uczenie go, by bawił się sam? Czy to na pewno jest uczenie samodzielności? Czy próba skuteczniejszej realizacji własnych potrzeb kosztem dziecka? Ja tu wychwytuję jakieś przekonania, ja tu wychwytuję pewne wątpliwości i myślę sobie, że bardzo ważne byłoby odnieść się. Znaczy to, co jest dla mnie ważne, to powiedziałam, że szanujemy potrzeby dziecka. Ja próbuję Zuzię nauczyć, próbowałam Zuzię nauczyć samodzielności, ale jak widziałam, że to nie działa, a potrzebowałam coś zrobić, to starałam się to wyważyć najlepiej w danym momencie, tak? I tak, czasem to jest, że potrzebujemy napisać tego maila kosztem tego, że teraz nie możemy pogadać z tym dzieckiem. No przecież tak jest, no tak? Takie są fakty, że czasem musimy iść do tej toalety za przeproszeniem i już, i mamy prawo to zrobić. Natomiast ja uważam, ojej, trzy wątki mi się na tym w głowie otwierają. Po pierwsze jest tak, że każdy człowiek gdzieś tam ostatecznie potrzebuje umieć w miarę możliwości zaspokajać swoje potrzeby, także potrzeby społeczne. Więc jeśli ja uważam, że Zuzia ma duże potrzeby społeczne, to ja zabieram ją w miejsce, gdzie ona może je zaspokoić niezależnie od mamy. Ponieważ uwaga, może jakiś tabu trochę łamie, ale ja osobiście uważam, że mama nie jest aż tak koniecznym wsparciem dla dziecka. Jest ważna, jest ważniejszą relacją często, ale na przykład noworodki, malutkie dzieci mają na dzień dobry, rozpoznają bardzo szybko trzy twarze. Dlaczego trzy twarze? Dlatego, żeby budować szersze relacje niż tylko z jedną osobą. Małe dzieci to nie gęsi, które się przywiązują do jednej mamy, którą zobaczyły na początku. Dzieci budują sobie relacje z różnymi osobami. Mama jest bardzo ważna, ale jeśli akurat tego dnia ma ważniejszy dzień, nie mówię o tym, że taki stan trwa permanentnie, tak? Więc to, co ja powiedziałam, ja zachęcałam Zuzię do samodzielności, ale szanowałam to, że ona tego nie potrafi. Starałam się tak zbudować środowisko, żeby ono było w miarę możliwości dobre dla niej. Także. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w pozytywnym nie mamy coś takiego jak cztery błędne cele. Jeśli dziecko, jakby wydaje nam się, bo czasem nam się wydaje, że dziecko chce zwrócić na siebie uwagę w jakiś nadmierny sposób. Albo, nie wiem, pyta 17 razy o jedną rzecz. Albo,
To jest taki sposób, który jest dla nas w jakiś sposób irytujący. Mamy poczucie, że to jest właśnie nadmierne, że to nie jest jakaś zwykła uwaga. To może oznaczać, że dziecko ma ogromny brak poczucia, ogromny, no nie wiem. Mówi się o tym, że dziecko ma brak poczucia przynależności i chce tą przynależność odbudować, ale to nie znaczy, że coś jest nie tak w tej naszej relacji, że ono potrzebuje więcej naszej relacji, tylko na przykład jest w stresie, bo to jest skok rozwojowy, albo zaczyna się jakaś choroba, albo jest głodny w danym momencie i szuka mamy, jest takie, wiecie, zmęczone dziecko, takie rozkapryszone i ono chce być tylko wyłącznie na rękach. No i teraz, to jest bardzo ważne w pozytywnej dyscyplinie, to, żeby dawać dzieciom uwagę niezależnie od ich zachowania, to znaczy nie warunkować tej uwagi tym, czy się dobrze zachowują, czy źle zachowują. Dlaczego? Dlatego, że dzieci wykształciły w sobie przekonanie, że są ważne i przynależą, niezależnie od tego, czy zwracamy na nie uwagę, czy nie. I to pociąga ze sobą taki sposób, że jeśli my czasem potrzebujemy coś zrobić, chociaż nasze dziecko też w tym momencie nas jakby sygnalizuje, że nas potrzebuje, to czasem jest tak, że potrzebujemy to jednak zrobić i powiedzieć dziecku, wiesz co, ja chcę, żebyś znalazła sposób na dobrą zabawę, żebyś się czuła ważna i przynależała, nawet wtedy, kiedy ja się z tobą nie zajmuję. I to jest w dłuższej perspektywie zdrowe dla dziecka. Bo my chcemy, żeby dziecko sobie wykształciło takie poczucie, że jest ważne, niezależnie od tego, czy pani Zosia potem w urzędzie na nią spojrzy, czy nie, niezależnie od tego, że będzie sobie umiał zaspokoić swoje potrzeby, na przykład społeczne, przy różnych okazjach, na różne sposoby. A ja powiedz mi, czy to jest jakoś czytelne, to co ja mówię, bo wydaje mi się, że to jest trochę zawiłe. To dziewczyny też powiedzcie jak wy. No, dla mnie jakby idzie jeden ogromny wniosek, tak? Że dziecko może mieć większe potrzeby, ja tak mam w przypadku Kuby. Kuba jest dzieckiem, które potrzebuje mój młodszy synek. Potrzebuje dużo więcej kontaktu z ludźmi, dużo więcej kontaktu ze mną. Bardzo często potrzebuje się mocniej przytulać, dużo częściej to okazuje. Natomiast ja sobie myślę, i to jakby to, z czym ty mówisz, że bardzo ważne jest to, żeby miał możliwość zaspokajania tych swoich potrzeb, no ale niekoniecznie zawsze wtedy, kiedy jakby ja mam też z kolei prawo do swoich potrzeb i ja mu muszę i chcę okazywać mu uwagę, że jest dla mnie ważne, niezależnie od tego, tak jak mówisz, jak on się zachowuje. Niemniej jednak, z jednej strony pewien taki złoty balans. Chcę, żeby miał możliwość zaspokajania swoich potrzeb społecznych, w związku z tym dbam o to, czy to do szkoły chodzi, czy żeby spędzać z nim czas, ale również myślę sobie, że bardzo ważne jest kształcenie też tego, żeby on wiedział, że on też musi sobie zorganizować na przykład zaspokajanie swoich potrzeb. Czasem warto trochę czasu samemu, tak? Jakby nauczyć się również być samemu z sobą, tak? I gdzieś dla mnie to też jest bardzo ważne, żeby on mimo wszystko umiał bawić się sam z sobą, bo to z kolei wspomaga rozwój jego koncentracji. Bo nie zawsze będzie tak, że będzie mógł być. Wszystko ważne jest to, żeby również rozwijał takie umiejętności związane z tym, żeby być sam z sobą, tak? I że to jest z jednej strony owszem samodzielność, ale no z drugiej strony umiejętność bycia bez ludzi, i tak jak powiedziałaś, posiadania tego przekonania w sobie, nawet przy mnie ludzi, jestem nadal ważnym człowiekiem, tak? Czyli uwaga innych ludzi nie warunkuje mojego poczucia wartości jak człowieka, tak? To jest, aczkolwiek myślę sobie, że to jest dla matki bardzo trudne. Dla mnie osobiście jest to trudne, żeby na przykład mojemu Kubusiowi odmawiać. Stąd ja bardzo dobrze, jakby osobiście jakby poczułam mocno to, co napisała Aneta i chciałam, żebyś się do tego odniosła. Ale dobra, podsumujmy w takim razie, żebyśmy mogły pójść dalej. Miałyśmy jakby oprócz tego, co już mówiłam, nie dokopujemy sobie, jesteśmy zmęczone, to nie jedziemy na siłę, ale odpoczywamy, o tym mówiłaś, Asiu. Mówiłaś o tym, żeby zorganizować sobie po prostu czas, tak, czyli jeśli masz możliwość skorzystania z pomocy jednej czy drugiej babci, czy skorzystania ze wsparcia jakiejś koleżanki, czy skorzystania z jakichś zajęć dodatkowych w jakiejś sali zabaw, czy z jakiejś niani, tak, żeby jednak zapewnić sobie możliwość nawet ad hoc, tak? Dziewczyny, jak wam po prostu wyskakuje nagle nieprzewidziana sytuacja, niania.pl, czy któraś może zostać, czy do jakiejś koleżanki, czy jakkolwiek zorganizować sobie wsparcie,
Właśnie doszłyśmy do pozytywnej dyscypliny, a w ramach tej pozytywnej dyscypliny być bym dość ciekawy w naszym języku. Chodzi o to, żeby wspólnie planować z dzieckiem, co może robić, kiedy my jesteśmy zajęte, po też taki specjalny czas dla dziecka, tak, który będziemy z nim spędzać, bo dzięki temu nadal mamy ten kontakt, tak, i pewnego rodzaju balans między firmą a dzieckiem. I powiedziałeś bardzo ważną rzecz, a propos tutaj, bo to często było na początku, widziałam w czacie, o jak oddzielić firmę od czasu tego z dzieckiem. I powiedziałaś coś takiego: no jak mam specjalny czas dla dziecka, to wyłączam telefon i go nie odbieram, tak? I mnie po prostu nie ma. Fizycznie nie mam w firmie. Na to pół godziny firma jest zamknięta. Koniec. Ja mam taką zasadę, że Najwyżej właśnie. jakaś oferta odejdzie. Tak, ja mam taką zasadę, że po prostu wyłączam telefon, jak odbieram dzieci z przedszkola. I ja wtedy od tego momentu przez jakąś godzinę jestem tylko i wyłącznie dla dzieci. Dlatego, że to jest mój czas właśnie na to, żeby się z nimi wyprzytulać, żeby być na spokojnie, żeby sobie z patelkiem wrócić do domu, żeby sobie czas robić na lody, żeby pomyśleć sobie, co robimy dalej. I jak tak ja jestem taka zrelaksowana i nigdy nie gnam, i sobie zaczynam z nimi żartować, i sobie idziemy, i jest miłutko, to też jest moment, kiedy oni mi opowiadają o różnych swoich rzeczach, o różnych przygodach, o przemyśleniach, że Marta chce mnie pocałować, że ja przypomnę, ma 4 lata, że... I wtedy dzieci się relaksują, tak? My czasem gdzieś to patrzymy i nasze dzieci nam nie opowiadają. A czasem jest po prostu też tak, że my je przepytujemy, tak jakby jak na pieszącym gdzieś idąc. Dzieci wyczuwają, że nie jesteśmy z nami w tym czasie. Tylko się śpieszymy i chcemy przejść do dalszego punktu. No i cóż, no i trzeba się zrelaksować i zapoczątkować na spokojnie opowiadać mamie, jak czujemy, że czasami to się śpieszymy na obiad, bo coś tam. Ja uwielbiam ten czas. Po prostu ja uwielbiam ten czas i wyrzucam wszystko wtedy, no nie wiem, chyba że jak moja mama dzwoni wtedy, to odbieram, tak? Bo to też jest rodzina i jakby też tak funkcjonuje, ale też ja sobie zawsze myślę o czasach, nie wiem, 20 czy 30 lat temu, kiedy nie mieliśmy tych telefonów komórkowych i jak wyjeżdżaliśmy z domu, to w tym czasie nie był w stanie wypaść. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze takie czasy. Ja też to pamiętam. No po prostu i nie było czegoś takiego, że ktoś mi zostawi wiadomość na skrzynce, tak? Albo SMS-a wyśle i przerzuca na ciebie odpowiedzialność, że ty masz mu oddzwonić, tak? Jeżeli on... Trzeba było zadzwonić, a do godziny 10 się dzwoniło, aż się kogoś złapało, jak chciało się złapać, tak? A nie, że przerzucam na siebie odpowiedzialność, bo wysłałam ci SMS, teraz już ty jesteś zobowiązana, żeby coś z tym zrobić. No jak takie przewrócenie piłeczki, no. No z jednej strony fajnie, a z drugiej strony, no to my musimy sobie zdecydować i my musimy sobie tą granicę postawić, bo świat nam już tej przestrzeni nie zrobi. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Więc tak, pierwszy temat frustracja związana z dziećmi. Drugi temat frustracja związana z pracą zawodową. I to jest z tym biznesem, tak? To jest to, co powiedziałam. My się frustrujemy, bo wiemy, że nasz biznes nie idzie tak szybko, jakby chciał. No i tak, po pierwsze potrzebujemy dać sobie wyrozumiałość na to, że jednak nie wiem, czy my to wolniej robimy, czy może po prostu tworzenie biznesu tak dużo czasu zajmuje, czy może po prostu rzeczywiście nie mamy tych narzędzi tworzenia biznesu, no ale to jest pytanie twoja domena, tak? Że jeśli widzimy, że nie mamy rezultatów, to nie znaczy, że za mało pracujemy zwykle, tylko często znaczy, że po prostu mamy złe metody. Tak? Dobrze mówię, czy źle mówię? Dobrze mówię. I trzeci obszar jest obszarem takiej samoopieki. My się frustrujemy, bo nie mamy w tym czasie jakby czasu dla siebie w tym wszystkim. Samoopieka to jest w ogóle duża sprawa. Ja o tym mówię na tych swoich kursach i dlaczego to jest duża sprawa? Dlatego, że w momencie, kiedy rodzi się dziecko, kiedy dziecko wprowadza się do swojego mieszkania, to wszystkie twoje nawyki funkcjonowania w każdym obszarze życia się zmieniają. W każdym obszarze życia. Zmienia się sposób, w jaki możesz o siebie dbać. Zmienia się sposób, w jaki wchodzisz w relacje z partnerem i ile macie przestrzeni na siebie i ile uważności musicie dawać tej relacji. Zmienia się sposób, w jaki pracujesz. Kurczę, zmienia się sposób, w jaki paznokcie się maluje, no. Bo już musisz znaleźć na to specjalny moment, specjalny czas, albo po prostu poczekać, aż moja córka ma 4 lata, razem z nim malujemy teraz, tak? U nas też sobie razem malujemy.
Więc, ale też to jest tak, że trzeba sobie, ja musiałam sobie w głowie przestawić to, że już nie ma czegoś takiego, że czekanie na wolny moment, kiedy dziecko nic ode mnie nie chce, tylko to jest albo robienie czegoś razem z dzieckiem i to jest po prostu jakieś dla mnie na jakimś etapie było ogromne odkrycie, kiedy jest ten moment, kiedy my możemy razem z dzieckiem pomalować paznokcie, tak? Kiedy razem z dzieckiem możemy, nie wiem, robić kolorowanki, albo czasem robimy sesję czytania książek. Ja czytam swoją książkę, a oni przeglądają swoje książki. Albo robimy coś równolegle, spędzając jakoś tam bardzo długi, nieproduktywny czas, ja też się regeneruję w jakiś sposób. Łączenie czynności. Przemyślenie tego, jak my się zasilamy, jak my odpoczywamy razem z dzieckiem i też jak my dajemy sobie czas bez dziecka, gdzie mamy ten swój specjalny czas, bo jest to tak jak specjalny czas dla dziecka, ale potrzebujemy same dla siebie też te 15 minut specjalnego czasu dziennie, usiąść z herbatą i skupić się po prostu na tym, co się dzieje. To wszystko się zmienia. I to nie będzie tak, że te nawyki się same ułożą. Jeśli wcześniej nie miałyście dobrych nawyków, a nawet nie miałyście i nie przemyślałyście tego, jak teraz to robicie, to wszystko, co potrzebujecie robić w życiu, to samo się nie ułoży. A dodatkowo jest jeszcze to, że rzeczywiście zasobów robi się mniej na różnych etapach. Musimy zasięgnąć zasobów z zewnątrz. Tak jak wcześniej mogłyśmy żyć zupełnie niezależnie od ludzi. Tak teraz naprawdę nie zrobimy się, kurczę, zależne. To jest takie niemodne w dzisiejszych czasach sięgać po wsparcie. To też się pojawia w komentarzach mojej grupie. Mama bez historii, bo ostatnio jest taka dyskusja, że to jest niemodne. Po pierwsze być wypoczętą, modne jest być zarobioną i zajętą. Tak jak ktoś ma czas wolny, to tak nie wiadomo, czy dobrze idzie w jego biznesie i tak dalej. I to jest jedna kwestia, więc ciężko też to przełamać, tak nawet bycia ciągle w biegu. My też sprzed dziecka, wiele z nas, ręka do góry, kto tak ma, mamy nawyk pracoholizmu. Bycia w ciągłym biegu, nieodpoczywania, nie dawania sobie czasu. No i kurczę, już z dzieckiem na rękach tego się nie da, tak na dłuższą metę. My już A nie ja jesteśmy właśnie mam nawet. jeszcze tutaj takie pytanie do ciebie, bo dotykamy, myślę sobie, bardzo ważne rzeczy, tutaj też dziewczyny to pisały, bo jedno to jest to, o czym mówisz, czyli żeby fajnie, możemy odpoczywać i są pewne takie czynności, że możemy odpoczywać z dzieckiem, ale też podkreślać wyraźnie, nie tylko dziecko potrzebuje specjalnego czasu dla siebie, ty, kobieto, uwaga, używam słowa kobieto, nie już mamo, tak? Bo jesteś też cały czas kobietą, człowiekiem. Ty też potrzebujesz specjalnego czasu dla siebie. Tak, jesteś mamą, ale jesteś też kobietą, tak? I ten czas specjalny dla siebie to nie czas, kiedy kurna chwycisz za kolejny mail, kiedy chwycisz za kolejny telefon, ale ten specjalny czas dla siebie. Tu pojawia się to, jak odpuścić sobie, tak? Jak odpoczywać, nawet te 15 minut dziennie, Asia, 15 minut dziennie, tak? Bez wyrzutów sumienia, że nie jestem albo z dzieckiem, albo w firmie, tak? O, to jest dobre zadanie, to jest ważne zadanie, bardzo dobre pytanie, dzięki za to. Ja mam na to kilka patentów. Jeden patent jest taki, że wpisujesz sobie wszystko, co masz do zrobienia na kartce i to odkładasz, żeby wyjąć to z głowy. Drugi patent jest taki, że rano sobie spisujesz listę trzech priorytetowych zadań na dzisiaj, wiesz, że masz je zrobione i wiesz, że resztę musisz odłożyć, bo to jest tak bez sensu. Tak? Czyli to też jest związane z jakimś etapem uporządkowania swojego biznesu i w ogóle swojego życia, bo jeśli wiesz, że dałeś dziecku pół godziny specjalnego czasu dzisiaj, wiesz, że zrobiłaś wcześniej to, co masz do zrobienia, to na pewno będzie ci dużo łatwiej, tak? Jeśli określisz swoje priorytety i jeśli będziesz dokładnie wiedziała, co masz do zrobienia, a co jest twoim dodatkową opcją, tak? No bo oczywiście możemy nie skarżować się w internecie i udostępniać posty na różnych stronach na temat naszego biznesu. I to jest praca, która się nie kończy. Pytanie nie koniec. To ty musisz określić koniec. Bo nikt ci nie da piątki, nie powie ci, wiesz co, Asia, właśnie już skończyłaś, tak? I to jest jeden patent. A drugi patent jest taki, że od drugiej strony, od twojej strony, że musisz sobie uświadomić, że kurde, ty masz ten strajd w życiu. Jeśli nie masz strajdu w życiu, to po co ci takie życie, to jasne i ciasne, no? Ma być w życiu miło i przyjemnie. Więc potrzebujesz chwil przyjemności w swoim życiu. Ja robię coś takiego dla moich mam jak kalendarz Friday, albo robię coś takiego jak mama klimaty. W kalendarzu Friday ja wpisuję moim klientkom takie zabawne zadania w stylu, a dzisiaj to sobie pomaluj paznokcie w kropki, a dzisiaj to sobie popuszczaj bańki meblane,
A dzisiaj to sobie, nie wiem, wysmażę talerz Nutellą i wyjdziesz to, tak, wiesz. Dlaczego? Dlatego, że my w tym wszystkim zapominamy o zabawie. No, przyjemność jest tym kompasem życia. Jak my przestajemy doświadczać przyjemności i cały czas jesteśmy takie zapędzone, to w ogóle w którymś momencie przestajemy czuć. Jest taki moment, że przestajemy czuć. To prowadzi do wypalenia i depresji. Więc jeśli ty sobie nie znajdziesz tych, kurde, 15 minut na to, żeby sobie usiąść i pomalować paznokcie, muchomorki, bo masz taką frajdę właśnie z tego, albo pobudować się z dziećmi, albo, nie wiem, zrobić coś, co jest totalnie głupie i bezsensowne, to skończysz w psychiatryku. I ile pożytku te dzieci będą miały z ciebie w psychiatryku? Ile rzeczy twoich winy, no. Oczywiście, że trochę przesadzam, tak? Bo można tak latami. Latami można tak żyć. Tylko jak chcesz potem pamiętać swoje życie na przestrzeni 10 lat? Że jak byłam mała, to w zasadzie byłam cały czas zarobiona i byłam w pracy, czy że malowałam sobie paznokcie i było śmiesznie, tak? Były momenty zabawne. I na moim blogu, na stronie Joanna Baranowska jest taka lista 60 co najmniej pomysłów na to, co mama może zrobić dla siebie w 15 minut. Więc to też jest fajny To sposób. pozwólcie, że opowiem wam bardzo. Pozwólcie, że tylko krótką anegdotę do tego wam opowiem. Ja jako dziecko, już potem również jako osoba dorosła, bardzo lubię malować farbami, plakatówkami. Ja lubię malować kolorowanki. Lubię malować kolorowanki dla dorosłych i kolorowanki dla dzieci. Po prostu bardzo fajnie na mnie działa pędzel, chociażby było, ja w tym momencie też mam w ręku pędzel, tak? Nie długopis, pędzel, w ogóle pędzel w ręku. Tak? Ja nie mam może jakichś specjalnych uzdolnień, ale ten pędzel w ręku. I powiem wam jedno. W pewnym momencie moje dzieci, bo bardzo o tym zatęskniłam, bo ja przestałam to robić, jak się dzieci urodziły, przestałam malować farbami, po prostu przestałam. Był taki czas, gdzie moim dzieciom też kupowałam farby. Pamiętam, że w pewnym momencie wziąłam sobie farby Rossana i zaczęłam kolorować jakąś kolorowankę, znaczy malować tym pędzlem. Najpiękniejsze było to, że przyszło do mnie moje dziecko i mówi: mama, co robisz? Ja mówię, że maluję. A ty to lubisz? Takie, wiecie, oczy. Sobie zdałam sprawę, że moje dziecko ma 5 lat i nie wie, że ja potrafię i lubię malować farbami. I powiedziałam, że to jest taki czas, kiedy ja wiem, że ja bardzo lubię malować farbami. I słuchajcie, najpiękniejsze jest to, że przyszedł mój drugi synek i starszy mówi tak: Kuba, nie przeszkadza mnie. Słuchajcie, nawet wiecie, jak to na dzieci działa, kiedy widzą, że my też mamy ten czas dla siebie. I to Asia po prostu piękną rzecz opowiadasz teraz. Dzieci potrzebują nas widzieć w momentach, kiedy mamy uśmiech i banana na gębie, a nie tylko cały czas kurno, bo piątego maila nie wysłałyśmy, no, jak my chcemy być, no, ja wiem, teraz odwołuję się tak dosyć mocno do waszych, czy tam wam kręcę paluchę w środku, bo to jest dosyć dla mnie każdy sugestywny obraz, jak chcemy, żeby moje dzieci mnie postrzegały. Ale jak już nie mamy argumentów, że robimy to dla siebie, to kurde, róbmy to dla dzieci, bo chcą widzieć szczęśliwego człowieka obok siebie. No. To ja tylko I jeszcze dodam, że w pewnym momencie powiedziała coś takiego, że przy tym planowaniu, Asiu, poczekaj chwilę, bo to było dość ważne, że jak mówię, że ustalasz sobie te priorytety, to Aneta zadała pytanie, te trzy najważniejsze rzeczy z trzech różnych dziedzin czy z jednej? Ja rozumiem, że tobie chodziło o to, że ustalasz jakieś priorytety na cały swój dzień, dotyczące po prostu firmy, tak? I po prostu te trzy priorytety, a propos priorytetów rzeczy, które masz, warto byłoby, żebyś zrobiła w danego dnia w firmie, wybierasz po prostu trzy najważniejsze, które realizujesz. Tak to o to chodziło? tak, to chodziło, a jeśli masz potrzebę wyznaczyć priorytety z całego swojego życia, to też lepiej, żeby to były trzy. Nie więcej niż trzy. Jeśli chodzi o takie priorytety życiowe, pozafirmowe, to bardzo dobrze działa, myślę, że firmowe też, myślenie o takim dużym celu na kwartał. To ja chcę osiągnąć na przykład na koniec miesiąca albo na kwartał i podobnie to myśleć sobie o takim dużym celu osobistym na kwartał, będziemy miały poczucie, że nasze życie idzie do przodu w różnych obszarach. I podobnie o dużym celu osobistym może być, tak? Jak chcę być za 3 miesiące w moim związku? To jak chcę doświadczyć w moim związku? Bo jak przestajemy stawiać cele, to gdzieś tam zapnamy o tym tej przestrzeni. Tej pracy teraz mamy tak dużo w każdym dosłownie obszarze, że bardzo łatwo się zapędzić. I to jest kluczowe, co ja też mówiłam.
ostatnio na webinarze pomocy czasu, że w dzisiejszym świecie musimy wybierać. To nie jest tak, że coś się pojawia na naszym horyzoncie, my to natychmiast realizujemy. Często tak zaczynamy funkcjonować w firmie albo w domu, że jest kolejne zadanie do wykonania i my nie mamy zrobić. Od razu się z tym identyfikujemy, jakoś to wskakujemy. Po tym, jak my widzimy, że jest jakiś temat do wykonania, tak, bo my możemy w firmie i w domu robić milion rzeczy i z dziećmi robić milion rzeczy. My musimy zastanowić się, czy my tego chcemy, czy to jest dobra metoda do osiągnięcia naszego celu większego. Więc zastanowić się zawsze, po co my to robimy, tak? Czy ja za 5 lat będę pamiętała, że myłam te okna 2 razy w roku? Nie będziesz pamiętała, ale będziesz pamiętała, czy malowałaś sobie pod nosy kurde muchomorki, no. Będą hasłem chyba tego webinaru pod nosy muchomorki. Bo to będzie taki symbol tych czasów, symbol twojego bycia mamą w tym momencie twojego życia. Nawet jak prowadziłaś własną firmę. A okna możesz delegować. Są rzeczy, które cię nikt nie zastąpi. I takimi rzeczami jest meritum twojej firmy i takimi rzeczami jest twoje dziecko. Tak? To no, nikt ci nie zastąpi z byciem twoim dzieckiem. Ale przepraszam bardzo, okna mogą mieć każdy. Naprawdę. Każdy. Dobra. Tak myślę, co jeszcze? Asiu, powiedz mi, czy masz jeszcze, dokładnie, czy masz jeszcze dla nas jakieś wskazówki? Czy jeszcze jest coś, czym chcesz się z nami podzielić? Wiesz co, jeszcze Poza mam takie swoim jedno notatkiem hasło. magicznym. Słucham? Spójrz raz jeszcze w swoje magiczne notatki. Moje magiczne notatki. Mam w sumie jeszcze dwa hasła, jak widzę, moje magiczne notatki. Jedno hasło to jest wsparcie. Ja już troszeczkę mam ten temat. My w życiu potrzebujemy ogromnych ilości wsparcia. Jesteśmy istotami społecznymi. Nie jesteśmy sobie sami sterem, żaglem, okrętem, jak tam reklamy próbują nam mówić. I radzenie sobie samemu nie jest żadnym osiągnięciem, za które ktoś ci przypnie order. Nikt ci nie przypnie orderu za to, że sama sobie radziłaś. Poradzisz sobie, ale pytanie, jakim kosztem? I też kolejna sprawa o wspólnoty i o wsparciu, i o wspólnocie i o wsparciu jest taka, że mam wrażenie, że chorobą naszych czasów jest to, że my za mało prosimy o pomoc, a z drugiej strony mało czujemy się tak potrzebni, bezinteresownie. Mamy te swoje sprawy biznesowe, ale gdzieś tam w tej swojej społeczności nie do końca istniejemy, mniej się wymieniamy. A jak mamy się wymieniać, jak nikt niczego nie potrzebuje, bo wszyscy sobie sami radzą? Kurde, no. Bo budowanie relacji polega na tym, że się wymieniamy. Ja poproszę cię, żebyś kupił mi bułki, a ja ci kupię mleko następnym razem, tak? Wymieniamy się. Budowanie relacji społecznych polega na tym, że się wymieniamy, że prosimy siebie o wsparcie. Raz możemy sobie pomóc i to jest ok, a raz sobie nie możemy pomóc. I to też czasem jest ok, tak? Nie zawsze możemy to zrobić. Oczywiście, że tak. Ale jakby zadanie po tym webinarze dla was, to wziąć sobie listę, kartkę wielką i napisać wszystkie osoby, wszystkie obszary wsparcia, które mogłybyście potrzebować kiedyś w przeszłości, obecnie. Wszystkie osoby, które mają dzieci, bez dzieci, znajome, sąsiadki i tak dalej, które mogłyby w jakiś sposób być wsparciem i spisać sobie taką długaczną listę z telefonami. To jest coś potężnego, bo wtedy widzimy te osoby. A drugie sformułowanie na zakończenie, które też mam, to jest równowaga, tak? I to jest też dla mnie coś bardzo ważnego. I troszeczkę o tym powiedziałyśmy, bo jakby dzieci nie potrzebują takiej mamy, która całkowicie siebie gdzieś oddaje. To też nie potrzebuje ciebie, jakby żebyś siebie oddała pracy zawodowej czy właśnie biznesowi. Jakby to wszystko jest dla ciebie i to ty utrzymujesz, ty jesteś centrum wszechświata w tym wszystkim. Oczywiście, że to jest taniec, ale nie równowaga. To jest ciągłe jakby budowanie tej równowagi. A frustracja jest informacją o tym, że aha, być może ta równowaga się w tym momencie trochę zachwiała na jakąś stronę, ale to jest tylko informacja. Nie ma powodu, żeby się dodatkowo frustrować tym, że masz frustrację, że nie dajesz rady. Bo to nie jest informacja o tym, że nie dajesz rady, tylko o tym, że już zaraz coś skorygujesz. I tyle. I
Ja mam dla Was prezent na zakończenie. Ten prezent to jest manifest mamy na własnych zasadach. I to jest taki manifest mamy, który to jest 10 punktów, które obejmują. Ja ją mam tutaj. Ja go to tutaj sięgnę do szafki, dobra? Ja Wam pokażę, dobra? Ja mam go tutaj pięknie w teczce zapakowanego. To jest w formie PDF. To tak wygląda. Są dwie wersje manifestu mamy. Numer jeden, jestem dla siebie ważna. Numer dwa, dbam o siebie, swoje zdrowie i żywienie tak, jak dbam o swoje dzieci. Okej, okay, czyli mam manifest mamy. Trzy, mam prawo odpocząć, gdy czuję się zmęczona. Cztery, moje potrzeby są równie ważne jak potrzeby innych, mojego partnera i dzieci. Ufam swojej intuicji i swoim przeczuciom. Sześć, mam prawo popełniać błędy i uczyć się. 7. Jestem najlepszą mamą dla swoich dzieci. 8. Przeznaczam czas na to, co ważne i teraz, i w przyszłości. 9. Mam własną definicję określenia dobra mama. Mam prawo być mamą na własnych zasadach. 10. Radość i przyjemność w życiu są równie ważne jak obowiązki. Jak chcecie taki ładny manifest dostać, żeby go pamiętać, to ja Was zapraszam na moją stronę www.joannabaranowska.pl i wystarczy się zapisać na newsletter. Potem możecie się z niego wypisać, jeśli nie będzie Wam się podobało to, co ja wysyłam. Ale w odpowiedzi dostaniecie po pierwsze ten manifest mamy, po drugie dostaniecie linka do kalendarza Friday, o którym ja wspominałam. Możecie z niego korzystać, ale możecie sobie skorzystać tylko z tych pomysłów. A po trzecie, dostaniecie mama afirmacje. Mama afirmacje to są takie malutkie karteczki, które możecie sobie wydrukować na papierze zwykłym albo są przylepnym. I też są takie sformułowania, które bardzo podnoszą na duchu. Są sformułowania, które pochodzą z mojego kursu Mama bez frustracji i poczucia winy, które gdzieś tam uczestniczki stwierdziły, że to są takie wow, że to było dla nich odkrycie. I może dla Was to też będzie jakieś odkrycie. Może to Wam w czymś pomoże i podniesie na duchu wtedy, kiedy właśnie będziecie tego potrzebować. To takie są prezenty ode mnie. Mam jeszcze jeden dla Was prezent, a mianowicie ja w listopadzie ruszam z takim kursem właśnie Mama bez frustracji i poczucia winy. To jest kurs online, on się zaczyna 28 listopada i jeśli pozwolicie, żebym jeszcze dwa słowa na ten temat powiedziała, to będę bardzo wdzięczna. To jest kurs, który obejmuje bardzo wiele z tych obszarów, o których ja mówiłam. Obejmuje budowanie sobie samoświadomości tego, kim ja teraz jestem jako mama. Jakie sobie daję prawa, a jakie sobie zdejmuję obowiązki. Uczy też samoopieki, uczy wyrozumiałości samej dla siebie, takiego spojrzenia dla siebie przyjaznym okiem, wspierania siebie. Jest tam moduł dotyczący związków i relacji, jest tam moduł dotyczący pozytywnej dyscypliny i wiele, wiele innych rzeczy. I na początku robimy samoocenę takiej ogólnej satysfakcji ze swojego życia, gdzie jesteśmy z tą frustracją i klienci dostają na przykład 10 punktów w różnych obszarach albo 20 punktów w różnych obszarach związanych z samoopieką, rozwojem, zadowoleniem z życia. A po tym kursie to jest 20 punktów na 150, a po tym kursie dostają 147 punktów, sobie same dają. Nie tylko dlatego, że im się tak bardzo wszystko zmieniło, chociaż bardzo wiele się zmienia, ale zmienia się optyka patrzenia na różne rzeczy. Zwiększa się zadowolenie, uświadamiają sobie, jak tak naprawdę są wspaniałymi mamami. Ja bym chciała Wam zaproponować ten kurs teraz, do końca tygodnia, w takiej bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie, która potem już nie będzie dostępna w sprzedaży regularnej tego kursu, to znaczy, że za 187 zł. I po prostu wyślemy Wam linka po tym webinarze jutro, Ania Wam wyśle, bo ja nie mam do Was adresów mailowych. A może zrobimy inaczej, może po prostu zrobimy hasło. Okej, dobra, od jutra kurs będzie jeszcze mam. Ja myślę, słuchajcie, zróbmy tak, ponieważ tak, myślę sobie, że dziewczyny, część z Was tutaj dostała bardzo fajne wskazówki i dla części z Was one są super i będziecie chciały je wdrożyć.
część z Was może chcieć tutaj w tym pozbywaniu się frustracji. I myślę sobie, że Asiu, jeśli możesz po pierwsze napisać na czacie, jeśli jest taka możliwość, żeby gdzieś więcej przeczytać na tym kursie, czy jeszcze ten kurs dopiero wiesz, Tak, jak się czy wejdzie na przed stronę. sprzedaży. Więc Tak, żeby ja po może będę prostu. przejęła. Więc napisz po prostu na spokojnie na czacie. Dziewczyny, zobaczcie, czy to jest coś, co jest Wam bliskie, coś, co byłoby dla Was interesujące. Jeżeli chcecie, to ja jutro w mailu po prostu, czy jutro albo pojutrze, wtedy, kiedy będziemy wysyłać nagranie z tego webinara, żebyście mogli sobie odsłuchać, tak? To wtedy wyślę Wam informacje od Asi, jakie to jest takie hasło, które będzie Was po prostu uprawniało do tego, żeby wziąć udział w tej przedsprzedaży dla tych z Was, które czują, że to jest im potrzebne. Myślę sobie, że jeżeli jeszcze w ogóle macie jakieś dodatkowe pytania, to po prostu dajcie. To hasło to przypuszczam, że będzie po prostu FJK, czyli firma jest kobietą, tak? Pierwsze litery Asiu. I dziewczyny po prostu sobie zobaczycie, czy to jest coś dla Was. Na pewno byłoby bardzo fajne, gdybyście napisały, co dla Was było najważniejsze. Tutaj bardzo się cieszę, że Kasia napisała, to metoda plan z dzieckiem, bardzo cenna. Więc dawajcie informacje, co dla Was było cenne. Asia, jeżeli coś jeszcze uważasz, że warto opowiedzieć w tym kursie, czego na przykład na tej stronie się nie znajdzie, czy coś po prostu chcesz od siebie, to tak. Dziewczyny, jeśli macie jeszcze jakieś pytania do Asi, dawajcie jeszcze te pytania. Ja sobie patrzyłam, że tutaj wydaje mi się, że pokryłyśmy te takie Wasze potrzeby, jak właśnie to rozdzielanie, ta równowaga, rozdzielanie domu i firmy. Jak w tych nieplanowanych punktach, chorobach sobie radzić, ale jak jeszcze macie jakieś pytania, to dawajcie. Asiu. Znaczy ja z tego, co przygotowałam, to już. Czekamy na pytania. A wiecie co, tak sobie pomyślałam, że no bo ja uważam, że to jest bardzo dobry kurs, bo też widzę bardzo dobre rezultaty uczestniczek. Natomiast zachęcam Was, jest świetny post na blogu, ja Wam zaraz to wkleję, o uczestniczki, która w nim uczestniczyła w tym kursie. Może po prostu będziecie chciały sobie przeczytać ten Więc będziecie mogły artykuł. sobie dziewczyny po prostu przeczytać i zobaczyć. No, myślę, że to Natomiast jest. dawajcie jeszcze informacje, bo to jest takie informacje zwrotne ważne. Co jeszcze na tym webinarze było dla Was Tak, ważne? ja bardzo jestem ciekawa, bo Piszcie chcę jeszcze wiedzieć, nawet. co tutaj było taki dla Was punkt, czego jeszcze potrzebujecie. Okej, okay, tutaj Wam wklejam ten link do bloga, do uczestniczki. Myślę, że tak jest najlepiej, jak ja nie będę swoimi słowami, Dlatego, że wtedy będziemy mogły jeszcze z Asią. Dobra, nie, no ja bardzo proszę, bardzo się cieszę, że Was jeszcze jest 32 osoby tutaj cały czas na tym naszym Ale chodzi po webinarze. prostu o to, że dziewczyny. Potrzebujemy jedna rzecz, z którą wychodzicie z tego webinaru. Dlaczego to był dla Was wartościowy wieczór? Co sobie bierzecie z tego webinaru i co wdrożycie? Co wykorzystacie? Okej. Super, Kasia pisze, że narzędzia z pozytywnej dyscypliny. Mam nadzieję, że to może być świetne. Kasia, druga. Nieoczywiste, ale dla mnie to było uświadomienie sobie, żeby mieć czas dla siebie. No ja powiem Ci, Kasiu, że to też jest coś takiego, na czym ja się cały czas łapię jakiś czas. Pamiętać o tym, żeby mieć czas dla siebie, tak? Że nie jestem tylko dla firmy, dla dziecka, dla moich znajomych, dla ludzi, którzy mnie otaczają, że też potrzebuję czasu dla siebie. Mnie się podobał plan czynności dla dziecka. Uczenie dziecka, planowanie swojego czasu. To, że mam prawo mieć czas dla siebie. Dobrze. Czyli Asia, tak jak właśnie wzięłyśmy i fajnie, że właśnie w te punkty uderzyłyśmy. Plan z dzieckiem, czas dla siebie we własnym domu i we własnej firmie. Samoopieka. Super. Planowanie z dzieckiem. Dobra. A fajnie. Odpuszczanie sobie. A Ola, tak, to jest też, wiesz, ja, my z Olą jakiś czas temu, całkiem niedawno sobie rozmawiałyśmy. W związku z tym kojarzymy to odpuszczanie sobie, nie Ola? Dobra, super. Dziękuję. Planowanie the best, motywacja. Fajnie.
Słuchajcie, jeśli Dokładnie, zainteresowała Ola. Was pozytywna dyscyplina, to mam tutaj link do strony Pozytywna dyscyplina. I to jest druga informacja ode mnie. Ja na jesieni też ruszam z takim kursem, to już jest nawet wcześniejsza sprawa, z kursem narzędziownik rodzice dziecka między drugim a szóstym rokiem życia. Więc jak się zapiszecie po manifest mamy na stronie, to też ja Wam będę wysyłać informacje o tym, zarówno o tej frustracji, którą teraz mamy z dziećmi, jak sobie radzić. Jutro pójdzie taki newsletter o tym, że wychowywanie dzieci jest bardzo proste i łatwe i przyjemne, z masą linków i informacji. Narzędziownik będzie tańszy. No dobra, Narzędziownik super, to a na można go razie wisi. przeczytać? Tak. I narzędziownik będzie tańszy Może koniecznie w ten artykuł sprzedaży, jako przeczytać, sprzedaż. słuchaj. Słucham? Dobra. Mówię Asiu, że muszę ten artykuł przeczytać o tym proste wychowanie i przyjemne i w ogóle, bo mi nie zawsze jest prosto, miło i przyjemnie. Dobra. Dobra, dziewczyny, Fajnie. to tylko podsumujmy, tak? W mailu, jeżeli wejdziecie sobie na stronę joannabalanowska.pl, możecie się tam zapisać na newsletter i wtedy Asia powysyła tych kilka rzeczy, o których mówiła, o tym manifestie mamy, o tym planie, tak? To są takie rzeczy, które mogą Wam się przydać do takiej już codziennej, bym powiedziała, pracy z sobą, tak? Te, które z Was będą chciały przysłuchać raz jeszcze webinar od samego początku, to ja postaram się jutro bądź pojutrze do Was to nagranie ściągnąć. Z Asią obgadamy dokładnie, gdzie je zamieścić i pójdzie do Was na pewno to nagranie, żebyście mogły sobie je raz jeszcze obejrzeć. W mailu z tym nagraniem pójdzie do Was też tam te linki, żebyście mogły sobie popatrzeć, czy jesteście czymś zainteresowane w kontekście pogłębiania swojego pozbywania się frustracji. No ja mam nadzieję, że po prostu te różnego rodzaju wskazówki, które Wam dzisiaj dałyśmy, po prostu będziecie starały się wdrażać, nie? To jakby tak jak zresztą rozmawiałyśmy, że mnie od razu zbudowano, ja wiem też to po swoich dzieciach i raz jest do góry, raz jest w dół, raz łatwiej się wdraża te rzeczy, raz dużo trudniej, raz się o nich zapomina, raz nie, ale myślę sobie, że wiecie, na pewno warto, żebyście wzięły stąd sobie to, co dla was było najważniejsze i po prostu nie zapomniały o tym, nie? Ja to jeszcze Tak piszę, myślę. To co, Asiu? bo tak sobie Dobra, to pomyślałam będę teraz, tak mi pisać. Pomyślę olśniło. sobie, też patrzę też na zegarek. Tak, kończymy, kończymy, ale tak mi olśniło na zakończenie, że może po prostu, jeśli dziewczyny chcecie ten narzędziownik mieć promocji, to no, jeśli to jest dla was teraz ważniejsze, to ja sobie pomyślałam, że tak, że jeden albo drugi kurs będzie dla was w cenie 187 zł, po prostu. I zrobimy tak, że jutro dostaniecie linka, wtedy, kiedy właśnie wyślemy Aniu powtórkę, to będzie też link z hasłem i będzie można sobie to kupić przy sprzedaży, jeden albo drugi kurs dowolnie. Bo może to jest ważniejszy dla Was, no kurczę, no O, może Asiu, jeszcze... będziesz musiała mi mailem to przesłać, żeby ja to w ogóle ogarnęła z Justyną, tak? No machina. i dziewczyny, po prostu to co was bardziej interesuje, to po prostu będziecie mogły sobie wziąć to, co dla was jest ważniejsze, tak? Bo jak na pewno widzę, że dla Kasi jest ważniejsze, w związku z tym luz. Dobra, no to co, Asiu? Bardzo Wam dziękuję. Ja Ci w Bardzo Wam takim dziękuję. razie bardzo serdecznie dziękuję, że zgodziłaś się przyjść, podzielić się dokładnie swoim doświadczeniem. Ja myślę sobie, że fajne rzeczy po prostu tutaj nam przekazałaś. Dziewczyny też piszą, że było fajnie i że życzą nam dobrej nocy i że za możliwość uczestnictwa w ciekawej dyskusji. No ja dziewczyny będę w ogóle w momencie, kiedy będzie taka możliwość, że właśnie szczególnie dla nas, kobiet przedsiębiorczych prowadzących własne firmy, będą takie tematy, których ja mówiąc tak po prostu nie obsługuję, tak?
No mogę się podzielić swoim doświadczeniem, ale ja ekspertem od na przykład bycia mamą z frustracji nie jestem, tak? Bo to wiecie, segmentacja, analiza finansowa, ustawianie procesów, tak? Jak tu do tego klienta dotrzeć, to plus wizja, przełamanie na konkretne finanse, plus, nie? To moja działka. Natomiast myślę sobie, że tutaj wielkie Asia w takim razie, że podzieliłaś się swoją wiedzą i dałaś nam naprawdę sporo. No co, dziewczyny? Dzięki wielkie w takim razie za wszystkie wasze opinie. Dzięki wielkie za wasze uczestnictwo, za to, że chciałyście się odzywać i że pisałyście na czacie. No i co? Do zobaczenia w takim razie, nie? Na łącze. Aha. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz. Do Trzymajcie się. zobaczenia. Pa. Dzięki za wieczór. Kończymy. Hej.